Dzisiaj gościmy panią Teresę Latuszewską-Syrydę, która jest założycielem Fundacji Urban Forms. Dzień dobry, witam wszystkich, witam panią. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj tutaj i że możemy porozmawiać o tym, co się stało w Łodzi dzięki naszej aktywności. Czym jest street art i same murale? Pytanie jest trudne, gdyż musiałybyśmy się bardzo zagłębić w historię sztuki, w teorię. Ja raczej wolę mówić o tym, czym się zajmujemy, jako o sztuce miejskiej, czyli takiej, która jest tworzona przez artystów, którzy inspirują się miastem, których to miasto kręci, którzy lubią miejskie życie i którzy działają w tej przestrzeni. I w tym sensie takie pojęcia jak street art, graffiti, one, sztuka miejska w naszym przekonaniu jakby obejmuje te różne dziedziny sztuki. A czym jest street art? Myślę, że jeszcze nie czas na to, żeby ogarnąć ten ruch społeczny, artystyczny i żeby go tak naprawdę zdefiniować, ponieważ to się dzieje, staje się, dynamicznie rozwija. Myślę, że jeszcze definicje i diagnozy przed nami, a może przed następnym pokoleniem. W takim razie, co takiego mają w sobie murale? Jak można je zdefiniować? Czym są, najprościej rzecz ujmując? Czy to jest po prostu malarstwo wielkoformatowe? Świetne pytanie, ponieważ jak się zastanowimy nad tym, jakie murale mają funkcje, czym są w przestrzeni publicznej, to tak naprawdę zobaczymy, jak ważne są takie działania w przestrzeni publicznej. Myśmy przed laty zrobili takie badanie. No właśnie, nie pytaliśmy ludzi o to, czy to jest sztuka, czy to może wandalizm, czy to publiczne, czy prywatne, czy to jest dobre, czy to jest złe. Natomiast pytaliśmy ich o to, czego oni doświadczają, jak patrzą na mural, jak są w pobliżu muralu. Co myślą i co czują? Czy to w jakiś sposób zmienia może ich życie, wpływa na to życie? I okazało się, że takich funkcji murali, tego jak działają, jest bardzo wiele. Że one oczywiście w takim najprostszym odbiorze od razu nam się to kojarzy. Kolorowe obrazy na przykład w Szarym Mieście, ale nie wszystkie są kolorowe. Tak, to prawda. Drugi aspekt, sztuka w zasięgu ręki, jasne. Co prawda opinie ekspertów na ten temat są różne, natomiast moim zdaniem to jest sztuka w zasięgu ręki. To być może są jedyne obiekty sztuki, jakie użytkownicy przestrzeni publicznej w ogóle widzieli, z jakimi mieli do czynienia. To jest coś tak egalitarnego, dostępnego. Następny aspekt. To jest ładne, piękne, dla ludzi stanowi taki estetyczny wyróżnik danej przestrzeni. Oczywiście nie wszystko jest ładne. Każdy ma swoją estetykę. Tak. Natomiast ludzie o tym mówią, że to jest dla nich ładne lub to jest dla nich piękne. W związku z tym ważne, bo zmienia ich życie. Kolejna funkcja, szalenie ważna. Mianowicie murale przekształcają przestrzeń, która z samej definicji i ze swojej istoty jest czymś obojętnym, nienacechowanym emocjonalnie, czymś, co należy do nikogo lub do wszystkich. Czyli czymś w sumie emocjonalnie żadnym, zerowym. Przekształcają taką przestrzeń w miejsce. Takie, które wywołuje określone emocje, budzi skojarzenia, które staje się dla ludzi ważne,
To jest ich niezwykłe i oczywiste, moim zdaniem najważniejsze działanie. Przekształcanie przestrzeni w miejsce. I teraz, to miejsce jest ważne dla ludzi z kilku powodów, o niektórych już wspomniałam, ale też z uwagi na tę ważność tego miejsca, murale stały się takimi punktami orientacyjnymi w mieście. Tak, na przykład ludzie mówią, umówmy się tam i tam, albo jak będziesz jechał, nie znasz miasta, to będziesz przejeżdżał koło takiego, tam, koło takiego muralu, to tam się spotkajmy. Ale też są takimi punktami, miejscami spotkań, krótko mówiąc. Umawiamy się i tam sobie zrobimy grilla, albo tam się spotkamy i pójdziemy gdzieś dalej, potem w miasto. To jest ciekawa rzecz, ponieważ w ten sposób ta przestrzeń najpierw została przekształcona w miejsce, ale potem to miejsce, które jest w przestrzeni publicznej, staje się prywatne, bo ludzie anektują je do na przykład zorganizowania prywatnej imprezy, prywatnego grilla. Tam pod tym, pod tym muralem. Czyli tych funkcji po prostu jest nieskończenie wiele. Natomiast na co bym wskazała i w ogóle położyła nacisk, co sprawia, że to, co robimy, nakłada na nas ogromną odpowiedzialność, to jest to, że nieuniknioność doświadczenia, że mural będący w przestrzeni publicznej jest widoczny, każdy użytkownik tej przestrzeni musi go zobaczyć. Jest widoczny dla każdego. To jest bardzo istotna cecha, może najważniejsza. Jeśli mogłabym Panią poprosić o pokazanie takiej granicy pomiędzy street artem a muralem. Street art był ruchem oddolnym. Artystów, którzy wyszli z instytucji, poszli na ulicę, jest to rodzaj partyzantki miejskiej. Coś, co nie jest kojarzone, nie powinno być kojarzone z instytucją. Natomiast murale to jest sztuka na zamówienie. Tak naprawdę. Przynajmniej w takim przejawie, w jakim my je realizujemy. Czyli po pierwsze znajdujemy miejsce i to miejsce powinno spełniać określone wymogi. Nie tak jak street artyści, którzy robili to nielegalnie. My znajdujemy miejsca, które wybieramy ściany, na które mamy pozwolenia, podpisujemy umowy. Artyści są zobowiązani przygotować projekt. Ten projekt jest następnie opiniowany. My dostarczamy im artystom wszelkich narzędzi oraz materiałów. Organizujemy całość prac artystycznych i płacimy honoraria. Więc w tym sensie mural, nie powinno się go zaliczać do tego obszaru. Kiedyś doczekamy się jasnych definicji, kryteriów, teraz chyba jeszcze na to nie czas. No, często też ludzie mówią na murale graffiti. Był taki czas, kiedy ja bardzo się na to burzyłam. Ale teraz rozumiem, nazywają to ludzie takimi pojęciami, jakie znają. Nie ma co się tutaj buntować. Po prostu trzeba wyjaśniać.